Bu, hejka, gdy ci smutno, gdy ci źle, kup se dom, wyprowadź się. Dzisiaj jest rocznica, kiedy podjęliśmy wspaniałą decyzję o zmianie miejsca zamieszkania. No fakt, jest tutaj jeszcze bardzo dużo roboty, której nie da się przerobić, ale jestem naprawdę szczęśliwy, że porzucam luksusy cywilizacyjne i idę mieszkać do mojego zielonego nieba. W zielonym niebie jest wspaniale. Teraz jest noc i palę ogień. Mała imprezka na rocznicę. Ale w dzień to tu jest taki koncert ptaków. Kiedyś wam to nagram i zobaczycie, jak to jest wspaniale. Całe życie mieszkałem w mieście. Ale dzieciństwo pamiętam na wsi, bo wiecznie jeździliśmy do babci. I było naprawdę wspaniale. Potem w mieście, jako nastolatek, to oczywiście było super. A jak już byłem troszkę dorosły, to już czegoś mi zaczęło brakować. Aż w końcu padła decyzja. Wyprowadziliśmy się na wieś. Było super, ale to jednak nie było jeszcze to. Teraz jesteśmy jeszcze poza wioską. Uciekamy od cywilizacji. Jest teraz noc, północ, jak nie później. Muzyka gra, ogień się pali, jest wesoło i nikt mi nic nie powie. Na swoim, to jest na swoim. Położę se kamień tu, położę se krzesło tam i niech stoi, aż w końcu się od niego przewrócę. Może jeszcze tutaj nie mieszkamy, ale często tu przebywamy, przygotowując sobie nasz raj na ziemi. Dużo pracy przed nami, ale już się nie umie doczekać, jak przyjdą tutaj moje kurki. Bo ich tu jeszcze niestety nie ma i tak niech tu brakuje. I będzie tu kolorowo. Mam nadzieję, że na drugą rocznicę nas będzie tutaj więcej. Będzie większa imprezka. Tu cywilizacja jest daleko. Tutaj jest spokojnie. Warto czasami pomyśleć, podjąć decyzję inną niż wszyscy. Bo pracować cały czas po to, żeby tylko kupować coraz to lepsze rzeczy, chyba nie warto na to stracić życia. Przynajmniej ja tak myślę. Dla mnie jest dużo ciekawiej, kiedy mogę sobie usiąść czy pochodzić na boso po swoim podwóreczku, po mojej trawie, po mojej rosie, znaczy po mojej. Bo to jest natura. Tutaj staram się, żeby było dużo natury. I to mi się tak podoba tutaj. Jest to raj na ziemi, mój raj na ziemi. I bardzo się z tego cieszę, że podjęliśmy taką decyzję. Warto pomyśleć czasami o swoim życiu troszeczkę inaczej niż tylko pod kątem konsumpcyjnym, jak to ogólnie jest przyjęte i jak ogólnie nas namawiają. Warto przejść na swoje i być szczęśliwym. No chyba, że komuś sprawia radość żyć jako niewolnik w klatce schodowej. Klatka schodowa. Tu jest pięknie. Żyjmy życiem. Swoim życiem, nie cudzym życiem. Cudze życie należy do kogoś innego i niech on sobie sam robi na swoje. Ty walcz o siebie, walcz o swoje życie i o swoją rodzinę. Zielone niebo. Zielone niebo. To do nas. Podążować.